Jak zapamiętałaś swoją maturę? Z ekstra. Rewelacja. Miałam super stylizację. Kozaki za kolano, jak te, tylko czarne. Moja mama powiedziała, że musi być elegancką. A to prawda, że przygotowywałaś się do tego egzaminu 4 dni? Dokładnie tak. Dlaczego? No bo po pierwsze nagrywałam płytę pierwszą Virgin, albo już ją wydam, nie pamiętam. Po drugie bardzo dużo koncertowałam i grałam w teatrze ostatnie sztuki, bo to był moment, kiedy już rezygnowałam z teatru, bo nie miałam czasu na własne w ogóle życie grając jeszcze w Virgin. Więc no tak, no nie miałam czasu, żeby no sobie siedzieć w książkach, ale ja byłam bardzo i tak pilną uczennicą. Ja się naprawdę dobrze uczyłam, całe życie. Na koniec wszystkich dzisiaj pytam o maturę. Jak wspominasz swoją? Okropnie. Wylosowałem ławkę numer 13, więc byłem kompletnie nieszczęśliwy, ale potem okazało się, że na szczęście jest to ostatnia ławka, a nie pierwsza w rzędzie i ściągałem. Ale jesteś przesądny? Jestem, trochę. Dzisiaj to się już nie da ściągać, także nie wiem, jakie tam miałeś sposoby. Ręka, karteczka? Nie wiem, czy się da, czy się nie da. Moim zdaniem pomysłowość ludzka nie zna granic, więc pewnie jakoś się da. Podobno to jest nieprzyzwoite ściągać, ale ja bywam nieprzyzwoity. Myślę, że tak. Nie podpowiadamy, nie inspirujemy, życzymy powodzenia. Tak jest, trzymamy kciuki. To było bardzo dawno temu. I no, szczerze... Wie, tutaj byli inni, którzy mogliby tak powiedzieć, ale w tym przypadku nie ma mojej zgody. Ja tego nie pamiętam, naprawdę. Wiem, jakie przedmioty zdawałam. Wiem, że to miało miejsce. I wiem o tym, że dzięki tej maturze dostałam się potem na studia. Bardzo fajne zresztą, na lingwistykę stosowaną na UW. Ale nie wiem. No po prostu wyparcie. Wyparłam to. Zwłaszcza maturę z niemieckiego wyparłam kompletnie. Czyli niemiecki nie był twoim ulubionym przedmiotem, ale z niemieckiego trzeba zdawać? Nie, byłam w lingwistycznej klasie i musiałam zdawać i angielski, i niemiecki, żeby się dostać właśnie na lingwistykę stosowaną. W ogóle uważasz, że matura jest ważna? I tak, i nie. To zależy, jaki ktoś ma priorytety na dany moment w życiu. Jeśli chcemy iść właśnie dalszą ścieżką edukacji, no to wiadomo, że jest ważnym elementem, ale nie najważniejszym, bo to spięcie na to, że może to jest być albo nie być, jest absolutnie czymś toksycznym. Natomiast uważam, że no, jest to ważny element tej całej układanki. Tylko, że ja w ogóle jestem nieodpowiednią osobą, bo ja w ogóle jestem antysystemowa, w sensie takim, że najchętniej, jeśli kiedyś będę dziecko swoje posiadać, to na pewno nie będę posyłać tego dziecka. Edukacja domowa? Albo edukacja domowa, albo inny rodzaj. Szkoła demokratyczna. Różne są wcielenia tej edukacji alternatywnej. Nie mam matury polskiej. Byłam w Iowa w Stanach na maturze. I tak naprawdę mam głębokie takie poczucie, że mnie bardzo dużo ominęło. I bardzo często też wyrzucam to sobie, że tak naprawdę to nie mam matury. Jeżeli naprawdę coś złego zjem wieczorem, ciężkostrawnego, to zdarza mi się, że śni mi się polska matura, której się boję, bo której nie doświadczyłam. I też od razu, jak zaczęłam studiować, to zaczęłam też grać. Weszłam w zawód i straciłam jakby trochę kontakt z moimi ludźmi z liceum, bo też jakby nie mieliśmy wspólnej czwartej klasy. I trochę żałuję. Właśnie mam wrażenie, że w tej maturze najważniejsze są wspomnienia i ludzie. I faktycznie tego możesz żałować. A samej matury? Matura myślisz, że jest ważna w dzisiejszych czasach? Właśnie ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie jest taka ważna. Pisałam tylko próbną z historii sztuki. Dostałam piątkę. Mało pamiętam jej. Mega wyczulowana pamiętam. Byłam na niej. Co mnie zaskoczyło, ja byłam w klasie humanistycznej. Pani na półrocze proponowała mi z matematyki jedynkę. Wow. I ja miałam wtedy tak, o, super propozycja. No ale wzięłam się za tą matmę, bo zdawałam, bo ja byłam pierwszym rocznikiem, który zdawał matmę obowiązkowo. I okazało się, że końcowo miałam 90% z matematyki, a tam 32% z polskiego. Także, no. Można? Można, proszę bardzo. Ale nie byłaś osobą, która ściągała? Nie, strasznie mnie stresuje. Znaczy tak, no, jestem osobą, byłam, jestem, która robi oczywiście ściągi, ale później z nich nie korzystam, bo jakby robienie tych ściąg jest najlepszą nauką w sumie. Bo później to jest tak stresujące, później jakby to wyciąganie tego, więc ja tylko robiłam ściągi. I proponujmy wszystkim, żeby na tym poprzestali. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.